Jaszka widzowie, z tej strony znowu jak UCL i witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj spróbujemy zrobić bardzo trudne wyzwanie, a mianowicie jednoprowincjowym księstwem z Świętego Cesarstwa Rzymskiego będziemy spróbowali zrobić jakiegoś istotnego gracza, który będzie tytuł elektora, a może także i cesarza. Więc naszym celem będzie pozjednoczenie tutaj tych małych, licznych państwek jako księstwo Kleve, które jest tutaj, w tym tutaj regionie jest najsłabsze w cesarstwie. Oczywiście są słabsze państwa, Hamburg, nie, Werlen akurat jest słabszy, Brema jest słabsza, ale ja stawiam na jednak księstwo Kleve, ponieważ paradoksalnie start w tym regionie byłby łatwiejszy. No i cóż, lecimy. Dobrze, naszym celem na razie jest podbicie Nassau, arcybiskupstwa Moguncji oraz Frankfurtu. Te trzy państewka będziemy musieli podbić i wtedy będziemy mogli myśleć o podbojach większych państw, które mają dwie prowincje, na przykład tutaj Treviru albo Hesji. Później będziemy mogli, po zrobieniu tego, ruszyć na Würzburg i spróbować zaatakować Palatynat Reński, arcybiskupów kolońskich czy Münster. Ale to w przyszłości i to w miarę odległej. Na razie naszym celem jest zbudowanie pokaźnego skarbca oraz i powolne podbijanie kolejnych terenów. Sytuacja generalnie porobiła się dziwna, a mianowicie arcybiskupi kolonii wypowiedzieli wojnę księstwu Münsteru. My ruszyliśmy tutaj automatycznie, żeby ugrać, co się da. Tą jedną prowincję Münster, która została niezajęta. Jednak oni odbili tutaj prowincję kolonii i w ten oto sposób teraz zajęliśmy całe Münster. A ja teraz ubiję dwie piecze na jednym ogniu. Przy okazji podbijemy arcybiskupów kolonii. No i w ten oto sposób udało nam się zająć dużą część tutaj terenów. Zobaczmy na Święte Cesarstwo Rzymskie. Tak. I udało się. Przez podbicie arcybiskupów kolonii przypadł nam ich tytuł elektorski, dzięki czemu teraz możemy sami wyznaczać tego, kto będzie zasiadał na cesarskim tronie. I ja będę chciał dogadać się z Czechami i razem z nimi zbudować sztamę. Myślę, że w tym momencie to właśnie Czesi będą najlepszym kandydatem na cesarza oraz na naszego sojusznika, ponieważ musimy bardzo uważać na Saksonię, która jest dla nas w tym momencie największym zagrożeniem. Oczywiście, jeżeli chodzi o tereny Rzeszy. Ja sobie tutaj beztrosko siedzę, a się okazuje, że Trevir wypowiada nam wojnę. To niestety trzeba zrekrutować trochę oddziałów jakiś na prędce. O kurde! O cholera, mamy problem. Hej hop, taktyka dla Kazimierza Wielkiego. Na szczęście Palatynat Reński przyjął naszą ofertę handlową, dzięki czemu on, mam przynajmniej nadzieję, przejedzie się po całym państwie i przy okazji nas wyzwoli. Myślę, że to będzie uczciwa pozycja.
No i udało się. Nas wprawdzie jeszcze na mapie nie ma. No ale rewiru już też nie ma. Zaraz nasze ziemie zostaną wyzwolone. I proszę, w dumie i chwale powróciliśmy na mapę. Ale czemu tytuł elektora straciły Czechy? I ja! Co gorsza. Mamy aktualnie mały, aczkolwiek poważny problem. Chciałem wam właśnie tutaj powiedzieć, zobaczcie, jakie cudy sobie radzę. I w tym momencie wjeżdżają do mnie Saksończycy. I receptą w tej sytuacji na sukces będzie poproszenie Czecha o interwencję, bo inaczej nie damy rady. No i tak się skończyła wojna z Saksonią. Czesi zajęli wszystko. Więc w zaistniałej sytuacji my, chyba dwa największe i najsilniejsze państwa regionu Rzeszy, nie mamy nic innego do wyboru, jak zawiązać sojusz. I udało się, powstał sojusz z Czechami, dzięki czemu staliśmy się najsilniejszym państwem regionu. I księstwo Kleve właśnie zaczęło głosować na nas. Teraz musimy jedynie do siebie przekonać starą konfederację szwajcarską i wtedy osiągniemy cel odcinka i zostaniemy świętym cesarzem rzymskim. No, niestety nie udało nam się zostać cesarzem, ale i tak jest powód do świętowania, ponieważ cesarzem aktualnie został nasz sojusznik, czyli Królestwo Czech. Więc są powody do świętowania. Ale dalej, to ja już siebie będę chciał widzieć na cesarskim tronie. Siedzę sobie, gram wszystko ładnie, pięknie. Tutaj patrzę i co się okazuje, jestem najpotężniejszym państwem na świecie. Trzecie najsilniejsze państwo to Czechy. Więc mam teraz to już naprawdę dwóch gigantów, ale jeżeli porównamy sobie Wielkie Księstwo, Czechy i moje księstewko rozmiarami, no to chyba coś tu jest nie tak. I tutaj jest duża zaleta grania i podbijania ziem tych małych państewek w Rzeszy. Dlaczego? Jedno dwuprowincjonalne państewka nawet nie mają kogo podbijać. I nie mają co robić z pieniędzmi. Więc jedyne, co mogą z nimi robić, to wydawać się na rozwój swoich terenów. Przez co jednoprowincjonalne państewko w Rzeszy Niemieckiej jest w stanie wystawić, nie przesadzam, 7-tysięczną armię i bronić się w twierdzy, która będzie w zasadzie nie do zdobycia. Sami widzicie po mapie, ile tutaj jest twierdz. To jedno państwo jest twierdza. W każde miejsce niemalże u nas jest dogodne do obrony, bo każde jest ufortyfikowane. Teraz ruszymy tutaj nad Saksonię Anhalt i zdobędziemy dwie kolejne twierdze w Magdeburgu i Nordhausen. A później zaczniemy się interesować już bardziej polityką w stronę wschodnią i ruszymy na Brandenburgię, aby wreszcie mieć możliwość wyjścia z, nazwijmy to, strefy wpływów Rzeszy. O! Właśnie opowiadałem wam o tym, o tych moich ambitnych planach, jak tutaj jest dobrze. I akurat wkroczyliśmy w złotą erę nauki. Mi państwo, stała się rzecz iście cudowna. Księstwo Kleve i Królestwo Czech podpisało unię personalną, dzięki czemu jesteśmy całkowicie najpotężniejszym państwem
na świecie. I nie będzie już, i nie ma już w tej chwili państwa, które byłoby w stanie nas zatrzymać. Problem pojawił się taki, że arcykrólestwo Rzeszy Niemieckiej utraciło tytuł elektora. Nie wiedzieć czemu, ale za to mam inną dobrą wiadomość. Elektorzy aktualnie są najbardziej za, czyli arcybiskupstwo Moguncji i Królestwo Bawarii są za obraniem właśnie nas na cesarza. No i w ten oto sposób doszło do fuzji dwóch największych i najsilniejszych państw. A my właśnie zostaliśmy obrani cesarzem Rzeszy Niemieckiej. No i cóż, myślę, że cel odcinka został osiągnięty. Zdominowaliśmy Rzeszę w ten sposób, że przez długi czas byliśmy pierwszym najsilniejszym państwem, aż później zostaliśmy zdetronizowani przez Czechy, ale ostatecznie zawiązaliśmy z nimi Unię. Więc doszło do fuzji dwóch najsilniejszych państw świata. Ponadto zostaliśmy obrani cesarzem bez posiadania tytułu elektorskiego. Myślę, że tyle nam aktualnie wystarczy. Podbiliśmy większość Rzeszy. Staliśmy się najsilniejszym państwem świata. No i cóż, w tym miejscu nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. Cel odcinka został osiągnięty. Powiem szczerze, myślałem, że to nie będzie aż takie proste wyzwanie. No ale jednak, się okazało inaczej. No i cóż, dzięki wam za oglądanie. To byłem ja, Gucioel. I do zobaczenia w następnych odcinkach.